30 widzę. minut, to szybko 7, policzyć. 17 okrążeń. Powinno starczyć. Powinno, no. Zmienię ten samochód, Pięknie. jaki byście polecili? Teraz już nie Powinno zmienisz. Ferrari. Będzie Jeszcze piętnaście. mogę. Tak? O kurwa, ja mam tylko Zdążyłem. obserwuj. No bo wyszedłeś z lobby. No, niechcący. 15 okrążeń przejedziemy. Ile paliwa Na sobie trudno. dajecie? Każdy samochód ma inaczej. Ja mam 82 litry. Gdzie ty jedziesz, kurde? No, no może, dokładnie. kurwa, nie, ej, ale nie zdążyłem tego zmienić, dawać na dół, co nie? Aha, bo Zmieszać, zrobiłeś bo... gotowe najpierw, tak? I zacząłem zmieniać na dół, a wy już tu patrzę zegar, już obliczanie, wiesz, już nie zdążyłem. Tyle mi się udało ściągnąć na dół. Ale coś tak dziwnie mi się jedzie, kurwa, tam nie jeździłem. Gotowe, dobra, wcisnąłem. Ślimak. 45 no. sekund. No, żebyś tam nie zaspał, panie. Żebyś zdążył dobiec do pada, do ślimak kierownicy. jeszcze nie jest gotowy, także... O, ślimak jeszcze na fajeczce. Ślimak, naciśnij ready. Nie, jestem. A wiecie, że minęło pół roku ponad jak nie palił? Normalnie? Brawo, to ładnie. Kurwa, ja bym tak chciał, ja pierdolę. Jakoś się wspierałeś tym? Że... Nie, wspierałem się... Wstałem rano i powiedziałem, że nie palę. I koniec było. Tyle. Ło, chłopak się walił. Marta, piękny start. To Marta tak się waliło? No. Stary, śmignąłem po prostu na milimetry. I tutaj Niedzial po prawej. Czemu jestem pierwszy? Bo ładnie wystartowałeś. Stresujcie mnie. Dajesz, dajesz. Niedzial, pokaż klasę teraz chyba. Tam. O! Białe Audi. Białe Audi poleciało. A Martusia mnie objechała, bo co kamar. Ona coś nas zdubluje dwa razy, stary. Nie, zastanawiałem się, bo Niku nie widziałem, nie? Ciasno tutaj, trójkę na tych zakrętach. No i właśnie przegięłem. Dobra, bo się rozkojarzyłem. Tak, akurat ja sobie poćwiczę Cynkielka. Wygrałem trochę już. Potem byście go będziecie grać jeszcze, nie? Nie no. Część z nas to nie tak. Ja mam to postojową, dowolnie, więc... Ja chyba się zostanę. Iwan, pojedziemy tu. To ja mogę zostać, jak będzie się tak jechać. Nie ma, goni się. To powiem wam, jak się przeszedłem z losu do kwarcy miodzie się tutaj jeździ, naprawdę. Bez dwóch zdań, lepszy sim. Najlepszy jest na PlayStation dla mnie. Jeszcze ACC muszę spróbować, bo kupiłem, a jeszcze nie jeździłem. Nie, a to jest też dobre jest. Trudne. Inaczej troszeczkę, ale... A tutaj sobie też poradzi, że tam to jest. Proszę, nie
Co tam się od Janie pawliło? Ja stałem w koszu, zarusłem do zewnątrz. Najlepsze jest to, że ciebie obróciło, a mi kazało wrócić na drugą pozycję. Serio? No. Więc wpadłem na trzecią, to se teraz pościgam. Ja tak, kurde, to było tak zwane tempie, nie? Po prostu slow motion było. Musiałem w tył brać. Nie, dlatego ja mówię, potem to się działo, bo... A poleciałeś tak dobrze, powiem ci. No, mogę też pomóc tak ustawione. No może mi się opony przeczyć. Zadymiłeś sobie, wiesz? Bardzo. Lambo już się do mnie dobiera. Nie, no, bo to jest to stopy. Ja mam 101 z przodu na lewej, 100 na lewej tylnej, 90 na prawych. To jest dobrze. Do 110 na twardych oponach jest dobrze. Ale ja mam miękkie, nie? A, no to też jest dobrze. Też do 110 na miękkich. Ja mam 120. To za dużo. Wiem właśnie, na prawej, na lewej przedniej. I może ciśnienie mam podniesione na lewych oponach, to i tak mi się strasznie grzeje ta lewa. Podniesione masz? No żeby obniżyć temperaturę, nie? Podwyższać ciśnienie, żeby obniżyć temperaturę. Działa ta klasa, bo lepiej jest znacznie lepiej. Teraz jest mu błaganie i... Spoko, jedziesz swoje. Nie, butelki, bo nie jest dobra oznaka. Stosują się, nie ma to znowu. Ja już mam jeden ten. Zniszczony silnik, ale więcej. Mam też już silnik zniszczony, czy nie? Nie.
Na szerokość chyba wszedłem i troszeczkę mnie podstawiłeś. Ale z blisko byłem. Dwa zagrożenia, których nie zawala z trasy, muszę zostawić. A myślałem, że będzie atak. Potem pewnie mi wyprzedzi dwa kółka przed końcem. Marta jedną ręką dzisiaj. Nogami, panowie, nogami. A to przejeździła przez mnie. Wow! Ale odbiłeś? W filmach na milimetr zgubiłem trakcję. Wiem, zauważyłem. Na tym, na kerbie. No nic, jedziemy dalej. No jedziemy, no. Tam wybiło mnie po prostu już na kontrze, mówię, żeby go... Chyba masz, jedź. Jedź. Zemściły się zbyt późne do hamowania. Ale zakręcyłeś dobrze, nie? Tylko potem cię nagle na prawo na mnie odbiło. Tak, bo wchodziłem lekko na hamulcu. Słuchajcie, jak to Discorda? A, mam tutaj Discorda. No, już ma wiatr rozpadła. Drzwi tu. Oj, ma stół. Co jest? No, stół to stary, zatem... Ja przyhamowałem, delikatnie tam się stuknąłem, ale... No, na zderzach, tak powiem ci, wiesz? Wjechałeś na mój tor. Ale mi się spóźniają opony, mam strasznie gorące opony. Przednie opony mam na czerwono. A, to rozumiem. Uważaj czasami. Ale jedziemy. Ale ta Ferrarka zapierdala, powiem wam. Naprawdę, kurwa, ciśnie. Aj, nie przygotowałeś, panie. Od prawej jestem. Uważaj. No odważnie po tych tarkach jeździsz. Na tym secie można. Bardzo pomyłem jak ostatnio to tak będzie. Na tym torze bez dwóch zdań, no. Oj, tylko kurde, to ale... zewnętrzne tarki, wewnętrzne są tak zdradliwe strasznie. Ale się zagapiłem, ja pierdzielę. Ale tak poczułem teraz za to. Szymon, jak my tu wyjdziemy bez kontaktu... O, czysto wyszło. Ty, Ślimak, uważa, tam nie będzie sobie za tobą, jest blisko. Ja już we 3 razy będę. Mam 4 skiny. Na 2 do końca. Byłem blisko poprzednim razem też. Ja mam te twarde, muszę na te na miękkie zmienić. Nie mogę się tak ślizgać fajnie. Na jakich oponach jedziesz? Ja na twardych.
O kurde. Jest na... O skurwa, się przepuściłem. Ty nie, to zgarnie wszystko, ty. Tak go puści, żeby niech jedzie, dawaj, niech jedzie. Ten jak mi za drogi drogę, ty. Jedź, jedzie, ale ja będę się ze ślimakiem do niej. Dobra, jedź ślimak. Miałem karę, musiałem oddać pozycję. Okej. Okay. To standardnie mam tutaj... Marta już 2 minuty, tylko 2 sekundy za wami. Zabrajcie tam się. Muszę tam niedziela teraz pomęczyć. O, la. Nie wiem jakim cudem utrzymałem się na torze. Nie stresuj mnie, że Martę mam na plecach. Pisane to kontrola trakcji, nie? Bo 10% to jest 10% możliwości uślizgu. Liwa, raz to jest dobrze sprawę? Po co do boczy? Na jakim biegu przechodzicie? Trzy. Ja na 4 zaczynam i zredukuję w połowie na 3. To zależy od samochodu. Lambo ma bardzo długą skrzynię. W ogóle na przykład 6 nie używamy. Ja mam w Megane 7, wiesz? Nie da się jej skrócić, tej 6. No to ja tu 4 u mnie i 3 to taka bardzo... Jest ustawiana na minimum. Mi się kurde najlepiej przejeżdża większość zakrętów na 2. Ale chyba za bardzo jednak wam. Za dużo na nich tracę. Może coś z tym zrobić, ale... Na 3 po prostu mi wynosi. No też na to spadło. Ja ale... ustawiłem do tego Porsche'aka, miałem swoje ustawienia. Potem pożywałem w Google. Znalazłem ustawienie, które było tutaj w dupy. Z nich zrobiłem 2 i po prostu jestem mega zadowolony. Tylko, że mam takie ustawienie, że silnik jest tak zużywany, że to wyglądałem na 3 silniki, że wszystko. To weź zwolnij jeszcze trochę, bo się dogonić nie mogę, kurde. Dobra, to byś mi pozycji nie oddał, tak to. Ale wiesz, jak to nieraz bywało. Na razie spinuję. Jak spuścisz tutaj gdzieś, to mam szansę. Ja zaraz spinuję na sposób, bo ja się bawię w sprawdzanie tych 2 zakrętów. Idę mogę sobie pozwolić, żeby mi sobie ustawić cel. To już miałem Martę blisko. Ale złapała troszkę trawki. Ja tracę sekundę w pierwszym sektorze po tym naszym zderzeniu. Mam 79% uszkodzeń.
Co ty gadasz? No. No to ja nie mam prawie nic. Ale przynajmniej jest szansa na walkę, jak się trochę uszkodziłem. Czekaj, walka, walka. Nie, żeby to było specjalnie. To będzie jutro pogoda, i to będzie pogoda, gdzie w pracy jak będę. To będzie dopiero śmieszne. A, bo jutro losujemy pogodę, no tak, zapomniałem. Wcześniej, nie? Miało być 48 godzin. 48 godzin, no. Chodzicie biegami w zakręcie podwójki? Nie. Ja prawie na każdym. Bo ja Lambo jadę praktycznie co drugi na dwójce. Na dwójki nie schodzę na jednym zakręcie. No, praktycznie każdy zakręcie na dwójce Lambo jedzie. No. To się na dwójce. Dwa 04 cały czas, nawet 2.05. Bardzo słaby. Jeszcze się kurwa na trasę nie mogę wrócić. Ja już wiem, że zrobiłem błąd, dlatego taki wolny byłem, kurwa. Ja sobie kamerę ustawiłem. Ja sobie źle dostosowałem wcześniej kamerę, bo ja zwykle tutaj jak jeżdżę, bo to ja praktycznie nie widzę podarów z kamerą. A tylko zrzucałem taką, ja mam maksymalnie tam i dosyć wysoko, ja dobrze widzę sobie sobie z maski i sobie zabrać punkt sobie. I teraz to sobie postawiłem i no i zobaczam, że jestem bliższy. Gdzie? A się wzekam na sobie. Kurwa, to stary dzień beretem. To jest taka ciekawa! A miałem o wiele większy dystans, stary. Ja bym tam miał kamerę, to by było inaczej, ale... Ale tam faktycznie zapierdala. No masz teraz szansę, bo jest na tym punkcie 350 wolniejszą. Ja nie wiedział, co się stało. Stoję. To ja wiem, że stoję. Widzę. Co mi stoisz? Pan się zmęczył? Przeprowadzam kaczki przez ulicę. Tak, ale zauważyłem, że jak błąd popełniam, to jest tylko ten jeden zakręt. Który? Wiesz co, jak masz pierwszy łuk na prostej, później masz szykanę i takie dohamowanie w dół do skrętu w prawo. Aha, wiem. Tam schodzisz biegami dosyć ostro i on jest tak pochylony w dół. Nie wiem, który to jest zakręt. To kawałek masz lewy razem, nie? Tak. A dokładnie. Tam mi ciężko, bo tam zmienia się masę, to się samochód, nie? Wtedy ciężko się zmienia i to
regionie. No dzisiaj jak ten nowe ustawienia grałem, to nie było hamowania, nie? Po piątym kółku dopiero wyjechał. Ale od styku asfalt, hamulce się nie dogrzewają. Dasz wykres po tym, Bart, z tego wyścigu? Słucham? Dasz wykres z tego wyścigu? Mogę dać, no jasne. To daj, daj, no, interesuje mnie to. Myślałem, że McLaren sprzedaje zespół. Chyba zdemontowali te plotki już. To była plotka jakiegoś niemieckiego magazynu. Ale coś w tej plotce zawsze będzie. Coś w tej plotce zawsze będzie. Możliwe całkiem, Audi chce już wejść za szeroką cenę. Na Formule 1. Tylko McLaren nie sprzeda tej Audi, bo już nie wiem, co to było. Oni niby oddali silnik Mercedesa do silnika Audi. To by było dziwne. To jest prędzej Red Bull. Bo silnik będą musieli swój zbudować, albo od Hondy wrzesną. No możliwe, macie, że też jakiś jest deal, wiesz, pomiędzy Hondą, bo Mercedes na pewno nie oddał swojego silnika. A Honda może, no wiesz, program deweloperski z Red Bullem, bo Aston Martin ma ich tam, silnik się nazywa. Aston Martin to... To jest całkiem inny silnik, znaczy inny zespół niż Red Bull, bo Red Bullem to nie mają nic wspólnego. Jeszcze w tym sezonie tylko są sponsorem. Ale przyszły już nie. O, co Stroll kupiła z Martina, to... Może właśnie Audi przejmie ten. Kończyków. Honda nie sprzeda Niemcom swojej technologii. Ale już sprzedała. Ale Honda się tak wycofuje, nie? Teraz będzie Red Bull budował te silniki. Ale i tak swojej technologii nie sprzeda. Aj, myślę, że to Niemcy wezmą. Teraz McLaren ma problem, bo pracownicy uciekają do tego, do Forda. Do Forda? No bo Ford otworzył Mach E, nie? Czyli Mustang no. Fabrykę. I dużo osób, tak dobrych osób podeszło do McLarena właśnie. Ostatnio widziałem tego Mustanga. Jakoś mnie nie przekonuje elektryczny Mustang. No też. Amerykańskie V8 to amerykańskie V8. A właśnie ta produkcja już na tym chyba, w przyszłym roku. McLaren chyba sobie darował już tę walkę z Ferrari w przyszłym miejscu. Skupiają się na przyszłym sezonie. Znaczy już szans nie mają. Nie raczej. No już jest widać po tym. Widać, co, że nic nie robią w fabryce. 1 minute to go. Ale McLaren miał dużo problemy przez COVID-a i nie wiem, czy nie zapadnie decyzja o sprzedaży. McLaren miał, ale McLaren teraz wziął tak, sprzedał budynek, dostał 200 tysięcy. Nie, co? 200 tysięcy milionów. Nie, co? 200 milionów. Sprzedał parę tych szerów swoich, teraz jest 3 nowych shareholderów i zyskali chyba 700 milionów przez następne 5 lat. Oprócz tego z Bahranu dostali
pożyczkę chyba 120 milionów czy czegoś, a teraz jest ustawiony na maksa. Jeszcze chodzi znowu parę lat. Tylko że o to chodzi, czy shareholderzy będą chcieli zostać czy nie, to jest. A dzisiaj odkryłem, wiecie, to na Wikipedii napisane jest, że firma, która się nazywa jakoś tam, ma 4,9% udziału w Macerenie. Ja tą firmę wygooglowałem dzisiaj i zgadnijcie, kto jest właścicielem tej firmy. Tadeusz Rydzy. Nie. Jonathan Norris. No proszę bardzo. Norrisa, nie? Przypadkiem to znalazłem. Co? Ciekawostka. A ojciec? Ojciec, no. Ojciec Norrisa ma dwie firmy. Ale jak na firmę? Jak Norrisa? Tak, Chucka to by miał cały. Tak, Chucka. Znaczy to wiadomo, że no, Lando ma coś w udziale, tylko że to jest wyrobione pod firmę, wiesz, ojca. I Jonathan Norris jest właścicielem dwóch firm, czy trzech. No bo mają e-scootery robi. Właśnie ma tą firmę coś tam KMC, coś tam Holdings, jeśli chodzi o share w McLarenie, coś tam jeszcze. Jakaś firma od nas. No tak, no bo ta firma jego ojca sponsorowały go przez karierę młodzieżową, no nie? No. Także no. Także fajnie można sprawdzić wszystko, nie? Wszystko, każdą firmę, właściciela, to jest, wiesz, wszystko opisane, każdy może sobie wygooglować. Jaki adres siedziby firmy, wszystko. Znaczy w Polsce też może wygooglować, pokażę ci, tylko że to często nie jest prawda. Koniec, trwa okrążenie rozjazdowe. McLaren w ogóle, McLaren składał się kiedyś z trzech części, nie? Racing, Automotive i Applied Technology. Oni sprzedali firmę Applied, która robi wszystkie podzespoły do wszystkich drużynach 1, tam robi baterie do formuły E i tak pierdolę, ale to sprzedali. I teraz zostało tylko McLaren Group jako ogólna i ma Automotive i Racing. Okej, szóste miejsce. A piąte, czwarte. Ja byłem czwarty. I chyba czwarte to jest moje takie należyte miejsce w stawce jak na razie. Licząc oczywiście ludzi, którzy już nie ma. No to będzie Miki i reszta to będzie ciężko. I tych dwóch też nowych, tych aha coś tam. Oni też dobrze jeżdżą. No ja mogłem dowieść to drugie, gdyby nie błędy. No ja miałem 6 spinów. Ale po to trenujemy, żeby właśnie tych błędów się pozbywać powoli, nie? No bo widzisz, jechaliśmy i mnie po prostu no rzuciło, a jechaliśmy obaj taką linią, że tam miejsca jeszcze na trzeciego było. Zdarza się. Byleby nie... Ale tarka nie. Byleby nie wyścigów w piątek. Nawet nie przejmuj się. Szybko to mija te dwa tygodnie, nie? Bardzo szybko mija te dwa tygodnie między wyścigami. O, zdążyłem do zbytu zjechać. Ja nie. Ale brudne te Lambo. Rezerwa zapaliła. No, mój też brudny, jak nie wiem co. Marta blisko, brawo. Marta, które blisko? Marta blisko. A czemu ten? A czemu ja mam flagę Wielkiej Brytanii? Coś się pokręciło. Wziąłeś mi, bo ja mam polskie, nie powinienem mieć. A mnie wszyscy mają polskie. U mnie też mają wszyscy polskie, nie? To tak w lobby jeszcze sami. Ale fajnie, będzie super wyścig w piątek. No i na ile mi się uda pojechać. Dobra, ja muszę lecieć. Także dzięki bardzo wszystkim.
Było super. Też spadam, no, narka, narka. Ja też będę spadał na razie, bo idę sobie zjeść kolację, bo nie wiem, może coś włączę, ale jest do 12 i kurwa, więc już raczej... Jutro trenujemy? Jasne. Jasne. Same pozycje, 21. No jutro losowanie, to już będziemy trenować do wyścigu. Do pogody, nie? No to pięknie, bosko, super. Pogoda będzie zagadzona.